W 2001 roku terroryści wysadzili w powietrze finansowe serce USA. Dziś zaatakowali polityczne serce Europy. I choć skala ofiar w Brukseli jest na razie inna, to przesłanie wykonawców bardzo podobne. Alech Barcewicz, witam i zapraszam. A moim gościem jest Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry Państwu. Zamachy w Brukseli nie były zaskoczeniem dla belgijskich władz. Dlaczego więc do nich doszło? Przede wszystkim, tak jak pan powiedział, terroryści poprzez dokonanie tych zamachów, symultanicznych zamachów terrorystycznych, osiągnęli cel propagandowy i cel psychologiczny. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę mała grupa bandytów wzięła za zakładników miliony Europejczyków, gdzie jest to konsekwencje, te zamachy, to w konsekwencji jest to, że nie mamy możliwości swobodnego poruszania się, no, tutaj akurat na terenie Belgii. Ja patrzę troszeczkę inaczej na to, co się wydarzyło, a mianowicie w mojej ocenie wyszło już jakiś czas temu, bo to jeszcze przed zamachami w Paryżu, wyszło to, że tak naprawdę służby belgijskie zlekceważyły, nie do końca z kolei miały rozpoznanie w środowiskach kryminalnych, środowiskach przestępczych, z których wywodzą się i wywozili terroryści, ci, którzy zaatakowali w Paryżu, no i należy domniemać, że również ci, którzy zaatakowali dzisiaj w Brukseli. Także tutaj przede wszystkim w mojej ocenie zarzucono klasyczną pracę operacyjną, która polega na pozyskiwaniu osobowych źródeł informacji do współpracy. Podejrzewam, że tylko i wyłącznie opierano się na wywiadzie elektronicznym, na pozyskaniu informacji ze środków technicznych, gdzie od już dłuższego czasu terroryści starają się unikać komunikacji poprzez tego typu rozwiązania technologiczne, a bardziej zeszli na te klasyczne sposoby porozumiewania się. I tutaj nie dosyć, że tutaj to akurat do służb i do policji nie można mieć zastrzeżeń, a mianowicie, bo to nie służby i nie policja stworzyły dzielnice, enklawę, naprawdę niedostępną, zamkniętą. To już akurat jest kwestia polityków, tak, osób administracji, która tym się zajmowała, ale ja sobie po prostu nie wyobrażam. Moje doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę operacyjną, jednoznacznie wskazuje, że tam, gdzie są potencjalne przejawy przestępczości zorganizowanej, no tutaj również handel narkotykami, bronią palną, materiałami wybuchowymi, to te środowiska powinny być przede wszystkim infiltrowane, rozpoznawane. Może sposób Francji, dlatego że Francja po jesiennych zamachach wprowadziła stan wyjątkowy i nie zniosła go do dzisiaj. Może kolej na Belgię, tylko czy permanentne trwanie właśnie w stanie wyjątkowym jest dobrym wyjściem dla krajów europejskich? No przede wszystkim Francja, no nie należy się spodziewać, że do zakończenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które planowane są na czerwiec i początek lipca, aby ten stan wyjątkowy na terenie Francji został zniesiony. No to by było po prostu irracjonalne podejście i polityków, i przedstawicieli innych instytucji na terenie Francji. Ten stan wyjątkowy utrzyma się przez te jeszcze kilka miesięcy. No to przede wszystkim wynika z tego, aby zapewnić bezpieczeństwo kibicom, zawodnikom podczas tej imprezy sportowej, ale również daje to szerokie możliwości działania dla służb, takie nie tyle co nieograniczone, ale pozwalające na bardziej dynamiczne podejście do likwidowania potencjalnego zagrożenia w zarodku. Z drugiej strony mówi się, że ogranicza wolności obywateli. Tak, ale pamiętajmy, tu przytoczył pan wydarzenia z 2001 roku. Proszę pamiętać, że od tej daty tak naprawdę jesteśmy w stanie permanentnej wojny z terroryzmem. Ona ma różnego rodzaju oblicza, ona ma różnego rodzaju formy. Raz jest bardziej dynamiczna, te zagrożenia są bardziej dynamiczne, są okresy przejściowe względnego spokoju, tworzą się nowe organizacje terrorystyczne, tak jak ISIS.
No i w tym okresie czasu również stopniowo zostały ograniczone te nasze prawa i swobody obywatelskie. No jeżeli spojrzymy chociażby na to z perspektywy wylotu z portu lotniczego. No, kiedyś ta odprawa nie przebiegała w taki sposób jak w chwili obecnej. My się godzimy po prostu. Godzimy się dlatego, że tym najważniejszym elementem dla jednostki społecznej jest przede wszystkim własne bezpieczeństwo swojej rodziny. Pan wspomniał o nowych formach właśnie terroryzmu. Belgia już zamknęła po zamachach jedną z elektrowni atomowych, bowiem były informacje o zagrożeniu zamachem, pojawiały się już w prasie wcześniej. Terroryzm atomowy byłby dla ludzkości czymś zupełnie nowym i niewyobrażalnym. No tak, ale jest tutaj akurat, jeżeli chodzi o zagrożenia bronią niekonwencjonalną o charakterze terrorystycznym, tak, to w pierwszej kolejności, jeżeli już terroryści zresztą już wykorzystali, tak, to już niejednokrotnie, tutaj mam na myśli przede wszystkim wykorzystanie broni chemicznej, broni biologicznej, jeżeli mówimy o niekonwencjonalnych. Ten wykorzystanie broni no, pochodnej, jądrowej, albo to jest Czarnobyl wyższy, taki w środku wyższy Europy. Poziom, to jest wyższy poziom, natomiast same przeprowadzenie ataku na elektrownię jądrową, no to już troszeczkę zupełnie inne. To tak jak to po prostu miałoby bardzo duży wydźwięk psychologiczny i medialny, no automatycznie również odniosłoby to niesamowite i nieobliczalne, tak, nieprzewidywalne w chwili obecnej skutki takiego ataku na elektrownię. No. Nie mogę nie zadać się dziś tego pytania, czy jesteśmy bezpieczni tutaj w Polsce? Polska, tak jak nas służby informują i no, dają nam bezpieczeństwo, no, jest względnie mało atrakcyjnym celem dla współczesnych organizacji terrorystycznych, tych spod szyldu Al-Kaidy czy też Państwa Islamskiego. Ale proszę nie zapominać, że na terenie Polski znajdują się, to nie naród polski może stać się celem ataku, ale na terenie Polski znajdują się obiekty, placówki dyplomatyczne, instytucje międzynarodowe, które mogą być atrakcyjne pod względem właśnie propagandowym, psychologicznym dla terrorystów. Czy nie uspokajamy sobie, siebie taką myślą, że w Polsce jest bezpiecznie, a z drugiej strony no, służby nie mogą zapewnić bezpieczeństwa pierwszej osobie w państwie, mowa o tej, prawda, feralnej oponie, więc po prostu w moim mniemaniu naród jednak, co ze społeczeństwem, jeżeli nawet pierwsza osoba w państwie nie jest zabezpieczona, czy troszkę tak nie folgujemy sobie? No przede wszystkim tutaj nie można tego rozpatrywać tych dwóch zjawisk, sprowadzać do jednego wspólnego mianownika, dlatego że tutaj akurat kwestia tą, którą pan poruszył, to jest przede wszystkim zawinił czynnik ludzki, no ale z kolei też w jakiejś sytuacji, kiedy dochodzi do zamachu, również może zawinić czynnik ludzki. Nasze służby posiadają procedury, posiadają możliwości pozyskiwania przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, współdziałają z partnerami zagranicznymi, ale mimo tego, że służby zapewniają nas, że nie ma informacji o zagrożeniach dla Polski zamachami terrorystycznymi, to tylko mówimy o informacjach, że ich nie ma, ale że zagrożenia nie ma, tego nie możemy wykluczyć. Proszę pamiętać, że również na terenie Polski już przez nawet w ostatnich miesiącach były zatrzymywane osoby, które zajmowały się kwestiami logistycznymi, czyli wspierali finansowo państwo islamskie. I takie osoby, obywatele innych państw, jak również Polacy, którzy no, działają z różnych pobudek, no, stanowią zaplecze dla terrorystów pod takiego znaku, czy też innego. Miejmy nadzieję, że nasze służby jednak będą mieć na baczności. Ja dziękuję uprzejmie za rozmowę. Moim dziękuję gościem bardzo. Był Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas.